Cześć. Dziś moim gościem będzie aktor, który urodził się we Francji, wychował w Szwajcarii, a teraz robi karierę w Polsce. Zapraszam na rozmowę z Filipem Tłokińskim, aktorem, który zagrał w filmie Kurier Władysława Pasikowskiego. A dobrze mi to wyszło. Dobrze ci wyszło. Cześć Mikołaj, miło mi bardzo, że jesteś Filip. Gościem. Ojej. Mikołaj to reżyser. Przepraszam. Dobra, jeszcze raz, cut, dawal będzie. I to będzie w montażu, oni to zmontują na 100%. Take two. Cześć Filip, miło Cześć. Mi, że jesteś gościem Kina Rozmowy. Cześć Grzegorz. Spotkaliśmy się po to, aby porozmawiać o filmie Kurier Władysława Pasikowskiego. Ale ja na początku chciałem zapytać o twoje dzieciństwo i okres dojrzewania, bo wydaje mi się to ciekawe. Urodziłeś się we Francji, później wychowałeś w Szwajcarii, później znowu wróciłeś do Francji na studia. Chciałem cię zapytać, czy ten okres dojrzewania, to dzieciństwo, to było życie na walizkach? Okres dojrzewania? Nie, po prostu prawie całe swoje życie spędziłem w Szwajcarii. Życie na walizkach dopiero zaczęło się, od kiedy rzeczywiście nawet nie dostałem się do szkoły teatralnej, tylko kiedy wyszedłem ze szkoły teatralnej. To wtedy rzeczywiście zostawiłem rzeczy u rodziców i najzwyczajniej z teatru do teatru. Był Poitiers, Reims, Paryż, Saint-Étienne, Genewa. No i potem Polska po drodze też się pojawiła w mojej takiej pielgrzymce aktorskiej. No i teraz już tutaj jestem, zameldowany. Jestem u siebie. Mhm. Pielgrzymce aktorskiej, czy to była jakaś droga, którą chciałeś przejść, tak, żeby dotrzeć tutaj do kraju? Naszego? Powrócić, bo słyszałem, mówiłeś kiedyś, powiedziałeś, że chciałeś powrócić do swoich korzeni, do korzeni twoich przodków, twojej rodziny. Znaczy wiadomo, że zawsze jest coś takiego, że jak ktoś zadaje pytanie w Polsce, dlaczego wróciłeś do Polski, no to jakąś odpowiedź trzeba znaleźć. No prawda jest taka, że prawda jest bardziej prozaiczna, no jest część szczęścia w tym wszystkim, po prostu byłem ciekawy, to prawda. Chciałem grać w języku polskim, to prawda. Dostałem rolę w serialach na początku dość gwałtownie, dwie propozycje równoległe. Potem można dopisać do tego, że rzeczywiście zawsze marzyłem o tym, żeby wrócić do Polski, że coś tam się działo we mnie. Mhm. To jest zgodne z prawdą, ale to się, no jak mówię, to się zawsze, może po fakcie można to powiedzieć. No, w gruncie rzeczy to dyktowało tym też szczęście. Na ile język jest dla ciebie ważny? Czy uważasz, że język nas określa? Języki są dla mnie szalenie ważne. Nie tylko polski język oczywiście był ważnym elementem w moim życiu. To jest język moich rodziców. W domu posługiwaliśmy się językiem polskim, więc siłą rzeczy kształtowało mnie to. Kształtowało to mnie pod względem intelektualnym, ale też i emocjonalnym, jak do mamy mówię. Kocham cię, do rodziców mówię, kocham cię, to nie jest to samo niż żytem. Oczywiście tak samo mogę mamie powiedzieć to po francusku, ale wydaje mi się, że to nawet naukowo zostało zbadane, że używając inny język, to człowiek po prostu, uruchamiają się inne części w mózgu. I to dotyczy, jak mówiłem na początku, każdego języka. No, po angielsku uwielbiam się posługiwać językiem angielskim, dlatego że czuję, że ten język oferuje mi inny wachlarz jakichś tam emocji, ekspresji. Także polski był dla mnie szalenie ważnym, ale każdy język jest interesujący. Mm. Słyszałem, że opowiadałeś kiedyś bardzo ciekawą i śmieszną anegdotę związaną z językiem o piekarni i nasieniu. Czy mógłbyś ją przypomnieć? Oj, jedna z pierwszych moich anegdot takich. Więc pracowałem w Teatrze Komedia, była piekarnia naprzeciwko teatru i wtedy bardzo się śpieszyłem do teatru i chciałem drożdżówkę bodajże.
I chyba zamówiłem tą drożdżówkę bez żadnego nasienia, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście zmieszana pani patrzy na mnie i mówi, wszystkie nasze drożdżówki są bez nasienia. Oczywiście miałem na myśli nadzienia, tak. Więc kupa śmiechu z tego była. Było więcej takich sytuacji, takich błędów językowych? Tak, były gorsze. Nie wiem, czy mi wypadło to o tym mówić. Wypada. Tak, najwyżej to wytniecie. Kiedyś powiedziałem, że do znajomej, że strasznie... Do znajomej powiedziałem, że zapisałem się na siłownię, bo strasznie potrzebowałem się rozruchać. No tak, oczywiście chodziło mi o to, że brakowało mi ruchu, co jest logiczne, znaczy to się zawsze tłumaczy jakoś, a nie ruszu, więc, ale tak, nie, rozruszać, to chciałem powiedzieć. Wspomniałeś też o rodzicach, mówiłeś o rodzicach, więc ja muszę cię zapytać o to, ponieważ w innej, alternatywnej wersji twojego życia pewnie nie spotykalibyśmy się w Mazowieckim Instytucie Kultury, a może no, spotkalibyśmy się na boisku Arsenalu Londyn, może, do którego mogłeś trafić, ponieważ twój ojciec był piłkarzem Widzewa Łódź i chciał, aby twoja kariera potoczyła się też podobnie jak jego. Ale ty z tego zrezygnowałeś. I chciałem cię zapytać o to, czy widzisz jakieś, to znaczy jaki masz teraz stosunek do piłki nożnej i czy widzisz jakieś podobieństwa pomiędzy sportem a aktorstwem? Znaczy już tylko doprecyzuję jedną rzecz, że to nie jest tak, że już miałem propozycję w Arsenalu Londyn i zrezygnowałem z tego, dlatego że nagle zachciało mi się być aktorem. O Arsenalu była mowa w domu, dlatego że tata się przyjaźni z Arsenem Wengerem. No i to jakoś tam, no mówimy o pewnym takim marzeniu, jakimś tam, że to było jakieś założenie mojego taty. No ale człowiek nie powinien żyć marzeniami swojego taty, tylko własnymi marzeniami. Oczywiście w pewnym momencie dojrzałem o tyle, żeby zadać sobie pytanie, czego ja tak naprawdę oczekuję od życia. Z piłką nożną to było tak, że ona zawsze była w domu. To nawet nie było pytania, czy chcesz grać w piłkę, czy nie. To po prostu grałem. I no jak mówię, musiałem zadać sobie to pytanie, czy to jest moje miejsce, czy nie. I powoli uświadomiłem sobie, że zdecydowanie to nie jest moje miejsce. I potem jest cała droga do pokonania, żeby znaleźć jakieś miejsce, żeby wywalczyć to, żeby przekonać rodziców, którzy dzisiaj zawdzięczam im całą moją drogę aktorską, dlatego że się zgodzili na to i ułatwili mi sporo tą całą drogę. Wspierali, kiedy byłem w szkole teatralnej i do dzisiaj wspierają. No piłka nie jest mi obca, ale no, można by w sumie powiedzieć, że jest mi obca. Jest mi obojętna trochę tak szczerze powiedziawszy. No, czasami obejrzę jakiś mecz z ciekawości. A porównanie aktorstwa i sportu? A, są jakieś podobieństwa? To jest ciekawe. Kiedy byłem w szkole teatralnej, mieliśmy takie zadanie. Każdy z nas musiał zorganizować jakieś zajęcia w szkole dla reszty ekipy, więc łącznie było nas 10 i moje zadania były takie, że zorganizowałem mecz 5-5 na scenie teatru, zaprosiłem cały teatr, dyrektorowie, wszystkich tam techników do obejrzenia po prostu tego meczu i bramek nie było, ale wystawiłem krzesła na ścianie. To jest dwa krzesła i to jest bardzo taktyczna gra, bo trzeba po prostu strzelić tą piłkę i spowodować, że to krzesło upadnie. Wtedy dyrektor podszedł do mnie i powiedział mi, że właśnie powinienem grać na scenie, jak gram w piłkę, że widział coś, jakąś inną odmianę mnie w tym kontekście gry piłkarskiej. Coś w tym jest. Jest zdecydowanie coś takiego. Sport nosi w sobie takie wartości typu waleczność, ale też
ta rywalizacja, która zawsze łączy się z takimi wartościami jak fair play, to, że to jest gra drużynowa, też jest istotną kwestią. I tak samo jest z aktorstwem. Szalenie jest ważne. Szalenie zawdzięczam wszystkim. Partner dla mnie do gry jest niesamowicie ważny. Tak jak podejrzewam partner na boisku. Na boisku. Do wspólnej gry zaprosił cię ostatnio Władysław Pasikowski w filmie Kurier. Tak jest. Powiedz, czy to była dla ciebie trudna rola? Czy to była trudna rola? Tak, chyba. Znaczy, ja wie pan, ja... Panie Grzegorzu. Czyli dalej brniemy. Tak, dalej brniemy w to. Panie Mikołaju. Ja tak naprawdę staram się odciąć od takich rozważań. Jakby nie staram się myśleć o tym, czy to było naprawdę trudne, czy nie. Dlatego, że to nie jest istotne. Można oczywiście zrobić krok do tyłu i się zastanowić, czy to było trudne, czy nie, ale tak po fakcie, trochę jak z tą podróżą po świecie i tak dalej. Tylko jak kręci się jakiś film, to co mi da zastanawianie się nad tym, czy to jest trudne, czy nie. Po prostu jestem tu po to, żeby zrobić to, co potrafię i zrobić to jak najlepiej, jak tylko to potrafię. Dowiedziałem się ostatnio podczas wywiadu dla radia RMF FM, że pan Władysław Pasikowski mnie wypatrzył podczas castingu, do którego byłem parę lat temu. Film nie powstał. Tytuł 303 o pilotach. Dla mnie ta anegdota wyglądała, znaczy z mojego punktu widzenia wyglądała tak, że to był casting i że nie dostałem propozycji. Teraz dowiedziałem się, że mnie tam wypatrzył, że film nie powstał, ale nadal mnie miał gdzieś tam w swojej pamięci. Dlaczego o tym wspominam? Bo warto dać z siebie to, co, znaczy wszystko, żeby to zaplusowało ewentualnie w przyszłości. Dany wynik w danym momencie w ogóle nie ma już żadnego znaczenia. To, że roli nie dostałem, czy film nie powstał, nie ma żadnego znaczenia. Trzeba walczyć dalej i jak widać, to plusuje na przyszłość. I udało się, i grasz bohatera Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tak, czy w takim razie to była dla ciebie ważna postać, ważny film? To jest mówiący o tym okresie wojennym, tak? I przygotowaniach do Powstania Warszawskiego. To jest zdecydowanie dla mnie ważny film. Może nie tyle dlatego, że Powstanie Warszawskie, że kino patriotyczne, ale nie zapomnijmy o tym, że ja jestem aktorem i ważne jest po prostu spotkać się z takim cudownym reżyserem i ważne jest dla mnie... No właśnie, jak wyglądało to spotkanie? No, praca z takim mistrzem to jest źródło do wielu anegdot i rozmów. Pan Władysław Pasikowski jest mistrzem. Jest... W zasadzie to jest tyle rzeczy do powiedzenia, że ja nie wiem z której strony zacząć. Jest szalenie dobrze przygotowany. Jest konkretny. Wie dokładnie, czego chce. Pana zadanie to przekonać Bora, żeby o wybuchu powstania zdecydował sam. In this one single moment in the whole five years of that bloody war. Zwróćmy uwagę na to, że film jest filmem zrobionym dla widza. Jest bardzo atrakcyjnym kinem. Jest to widowiskowe kino. Kino szpiegowskie, kino akcji. I Powstanie Warszawskie jest oczywiście bardzo istotną kwestią w tym filmie. Ale to są kulisy tego powstania. Więc jakby o powstaniu nie ma mowy. Znaczy jest zawsze mowa, ale tego powstania jeszcze nie było. Więc wydaje mi się, że Muzeum Powstania Warszawskiego mieli takie założenie, że ten film miał być takim zaproszeniem, żeby zagłębić tą historię. Takim cudownym zaproszeniem, zachęceniem do tego, aby poznać, pójść do tego muzeum i poznać już historię, fakty, ale że bardzo im zależało na to, żeby ten film był takim
taką dobrą rozrywką. O ile można użyć takiego słowa w ramach do kulis Powstania Warszawskiego. Mhm. Ale ten film jest dobrą rozrywką. A współpraca z Władysławem Pasikowskim? Z niesamowitą rozrywką. Dobra zabawa była na planie. Dobra zabawa. Żartowaliście, tak? Dużo? Tak. Pan Władysław Pasikowski ma niesamowite poczucie humoru. Takie zacięte, fajne riposty. No, oczywiście jest imponującym człowiekiem, więc może nie żartowaliśmy sobie jak takie stare kumple, ale jest to cudowny człowiek i o niesamowitej inteligencji. Jego żart też jest inteligentny. Mhm. Często ludzie się wspominają o pana Władysława jako postać taką mroczną, która nic nie mówi, jest czasami nawet niemiły. Spotykam się z taką opinią, że jakby ludzie mnie pytają, jak tam współpraca z panem Władysławem, ale z taką dozą, mam wrażenie, zmartwienia dla mnie. W ogóle tak nie było. To jest człowiek, który swoją wiedzą, swoim fachem robi wszystko, aby tak naprawdę aktor czuł się komfortowo na planie. Dlatego, że wszystko jest zorganizowane i aktor wie dokładnie, co i jak ma zrobić. A jeżeli aktor potrafi dać od siebie takie odrobinę coś więcej, to wtedy jest pan Władysław bardzo zadowolony. Mhm. Mam nadzieję, że jest zadowolony, bo też wspominaliśmy o tym, że jest wstrzemięźliwym panem, który mało mówi, no to czekam na potwierdzenie pana Władysława, czy jest naprawdę zadowolony tą moją... Nie rozmawiaj z nim twoją rolą. Kiedyś zapytałem go osobiście, czy jest zadowolony filmem i rolą, a szczególnie byłem zainteresowany, czy jest zadowolony moją pracą. Odpowiedział mi, okaże się na szmacie. Więc no, musimy wrócić do tej rozmowy, bo już film jest na szmacie. To aby to sprawdzić, odsyłamy widzów do kina. Ja dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Dobra, okej. Okay. Zrobimy takie futurystyczne. Cztery osoby. Aha. Indian, widzę. Cztery osoby. Kapelusze chyba są jakieś. No tak. There was me and my four droogs. Which means Alex. Pomarańcza, pomarańcza, no właśnie. Tak, Clockwork Orange. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek Kino Rozmowy. Dajcie łapkę w górę lub suba. Zajrzyjcie na Instagram i Facebooka. Do zobaczenia.